Siema Domin. Siema Tomek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę zaczynamy meczyk. Siema, siema, witam wszystkich jeszcze. Ziomek, Bartek. No dobrze, dobrze, forma jest. Jak to mówią, do ciasta. Piszcie jakieś pytania w komentarzach, żeby ten czas szybciej nam leciał. Jeszcze przed meczem postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Tak jak i w trakcie meczu. Messi. Chociaż Chrisa też lubię, nie ma co. Siema Miszek. Górnik. Mecz wygra Górnik. Cześć Kuba, cześć. A jakoś leci, trzeba sobie radzić. Teraz nie wolno już wychodzić na dwór, także. Także mamy problem. No co to ryczek? Także mamy lekki problem. Ryczkowskiego trzeba zmienić, bo to poważny mecz już jest. Michał, Pawła. To jest Wasil. Ze wszystkimi dobrze się dogaduje. Czy można zagrać FIFA? No, ciężkie pytanie, kolego. Jeszcze jedno. Damy pressing po utracie piłki. Pozdrawiam wszystkich, co tutaj dołączają cały czas do nas. Jak samo poczucie? No, tak średnio bym powiedział. Najgorsze to, że wiecie, w domach trzeba siedzieć, no niestety. Także nie ma tego, czego, co się tak naprawdę na co dzień robi. I to jest przykre. Ale w porządku, zróbko jest, także dziękuję.
Tak jest, Bartecki. Ostatnio grałem, ale widziałem, że fajne paczki są, to coś tam sobie pootwieram. Zobaczymy. U w tych sparingowych meczach lepiej mi się grało Giorgiosem. Ale Igor może wejść, także. Także ja furtki nie Halo, halo, zostawiam witamy Państwa zamkniętej. przed telewizorami bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, pogodny dzień i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich wrażeń. Dobra, ja z przed mikrofonami Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas Marzenie? Prawdziwa piłkarska uczta. Górnik to, Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Przyznam, Darku, że od jakiegoś czasu ostrzę sobie zęby na ten pojedynek. To jak wyczekiwana uczta. To największe marzenie. Adam Ryczkowski. No, ucieka obrońcy. Co teraz wymyśli? Ale szansa na prowadzenie. I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. No, z tego miejsca można strzelać. Niestety, stracił piłkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, poukładać szyki obronne. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej... Ładnie pomyślane. Dobra okazja do oddania strzału. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Fantastycznie wypracowana sytuacja, wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2 do 0. Jest coraz bliżej bramki. Ma sporo możliwości. A strzał na bramkę. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. To może być bramka kontaktowa? Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Wychodzą do kontrataku. Angulo ma tam teraz sporo miejsca. Angulo! I wyłapał tę piłkę. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Gryszkiewicz. Jesus Jimenez. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Zostawił za sobą trochę boiska. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. To musi być bramka. No ale siekaj to. Koniec tej akcji, bramkarz łapie piłkę. Igor to wyskoczył. Angulo, tracą piłkę po tym podaniu. Czy będzie bramka kontaktowa? No. Jeśli pójdą no, za ciosem, mają szansę wyrównać, bo to była bramka kontaktowa. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1.
Akcja ofensywna Górnika Zabrze. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jesus Jimenez. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Ależ przeczytał to jak profesor. To może być wyrównanie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka no. wciąż przed. No. Rozpoczynają kontratak. Cały stadion zamarł. Już się wydawało, że gospodarze stracą bramkę i prowadzenie, ale nie, nie tym razem. Będzie rzut rożny i dogodna tam okazja, do jednego by podwyższyć prowadzenie. Do tego, żeby do góry, sytuacja, to, po której padła bramka, jeszcze raz. Na pewno udane to, że i co ważne, bez ryzyka. Zobaczmy, co zrobi. Na całym Śląsku i bardzo chciałem tutaj zagrać. Nie trafił dobrze. To będzie wstawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Jesus Jimenez. Ma sporo możliwości. Zabrzanie nie potrafią dziś dłużej utrzymać się przy piłce. Ale zupełnie im to nie przeszkadza, bo prowadzą w tym spotkaniu. Jak widać, nie samą piłką drużyna żyje. Za linii obrony bardzo sprytnie. Skuteczna interwencja, ale panie sędzio! Tym razem już na spokojnie, bez trudu łapie tę piłkę. Wyjaśnił sytuację, ale tą pierwszą obroną naprawdę pokazał klasę. To był trudny strzał. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Koniec ataku, trzeba zaczynać od nowa. No, wyraźnie na czas, teraz do bramkarza, to się nie podoba. Ciekawe, jak to rozwiąże. Za mocne to podanie, właściwie prosto do bramkarza. Tak nie chcemy grać. Michał Koi. Adam Ryczkowski. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Adam Ryczkowski. Sprytnie teraz. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Mają teraz trochę miejsca. Ma piłkę, co teraz zrobi? Świetne podanie za plecy rywali. Ładne, prostopadłe podanie. Oj, nie wyszło mu to zupełnie. Czy jak byłem młodszy, to grałem w jakimś klubie. No tak, no nie zacząłem grać, jak wszedłem do Górnika. Niestety, taki tutaj w Jastrzębiu już moim jedynym na Jastrzębiu zacząłem grać. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. Później no i mamy przeszedłem wyrównanie tutaj do Górnika. Po drodze jeszcze były inne kluby. A więc do przerwy remis 2-2. No dobra, wyszliśmy na 2-2, może być. Nie, bez zmian gramy. Rozpoczynamy drugą połowę tego bardzo wyrównanego spotkania. Po tym, co zobaczyliśmy, trudno wyrokować, kto ma tutaj większe szanse. Pressing na bramkarzu, musi uważać. Bochniewicz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Będzie chyba podawał. Ruszył z piłką do przodu. Chłopie, wejdź pod niego. Naszego killera dajmy. Tak jest, panowie, prosimy o kulturę. Bez wulgaryzmów. Nie, nie grałem z Bartkiem na GBR-em CJ. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie.
Angulo, co teraz zrobi? Brawo, Szymek. Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. To jest to. Nie no. Sędzia pokazuje, że Zabrzanie rozpoczną od rzutu wolnego. A nie sędzio. Próbował, ale nie udało się. Na piłkę, co z tego wyniknie? Nie. Pięknie go dostrzegł. No. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. I tak oto tracą piłkę. Ależ przeczytał to jak profesor. Jesus Jimenez ma sporo możliwości. No, czas na dośrodkowanie. Aj, to przeczytał. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Będzie okazja do kontry. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Zobaczymy, co teraz zrobi. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Nie. Wykończenie też. Niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Angulo. Co teraz wymyśli? Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Adam Ryczkowski. Trzeba to dobrze rozegrać. Gospodarze mogą... Adi, co tam się stało? Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Dobre, skuteczne podanie. Ma dużo miejsca na skrzydle. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Bolsztyński. Na opaluszek. Angulo. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Genialne podanie. Czekaj! Gol, bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał. No dało, otwierające podanie. Kurczę. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. I mamy prowadzenie rywali Górnika Zabrze. No. Zostawia teraz za świetne podanie za plecy rywali. Nie! Polsztyński. No i co to się dzieje? Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca Słowy, bramka. Tak no pracują, i wszystko zaczyna się od nowa. Takie rzeczy robią. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Angulo, dobrze udało się przeciąć to podanie. Kibice gospodarzy zaczynają się niecierpliwić. Wszyscy oczekują tu zwycięstwa. Świetny przegląd pola. Jest okazja do strzału. Bardzo ważna interwencja. Pachniało tu bramką. Angulo. Piłka idealnie za plecy obrońców. Brawo. Tak, bramka! Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Pana. Aktualnie przegrywa Górnik Zabrze. No, któryś górnik musi przegrywać. Panie Szpakowski. Trochę się zbliżył do pola karnego. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Tracą piłkę po tym podaniu. Aj, szybki Paweł. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz, ależ atmosfera wzmaga się do Pink Fanów.
za późno. Będzie wznowienie z autu. Angulo. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Olsztyński. Romanus. Górnik za moment od rzutu wolnego. Trzeba go wybić z rytmu troszeczkę. Wzmocnimy defensywę. Myślę, Dawidka tutaj puścimy, żeby pohasał po skrzydełku. Śmiała decyzja trenera, podwójna zmiana. Pawłowski. Zobaczmy, co zrobi. I tak oto tracą piłkę. Ostatnie 4 minuty regulaminowego czasu gry przed nami. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Nie, coś tu teraz zrobił Adrian. Brawo, Michał. Michał. No, może być groźnie. Atak Górnika Zabrze. Co zrobi sędzia? I piłkarz Górnika dostaje żółtą kartkę. Teraz musi grać nieco ostrożnie. No, powoli zbliżamy się do końca. Jeśli dobrze rozegrają ten rzut wolny, mogą przypieczętować wygraną. Co teraz zrobi? Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. No, kończ to, panie Turek. Niestety, strata piłki. No dobra, mamy to. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. To co prawda... Co teraz w innych... Dobra, pierwszy jest. Dzięki panowie za wszystkie słowa otuchy, wsparcia. Widzicie, żeby tak w drugim poszło. Bez takiej nerwówki. Chociaż tutaj coś mi nie pasowało. Chociaż nie, Wasję zostawię. Adriana muszę zmienić. I tu Igora. Czy często gram w FIFA? No ostatnio tak troszeczkę mniej, natomiast ogólnie to jestem fanem wszystkich. Fanem wszystkich odsłon FIFA, także gram nieprzerwanie od FIFA 2007. Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Tu Dariusz Szpakowski, będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie w duecie z Jackiem Laskowskim. Zapowiada nam się naprawdę emocjonujące widowisko. Górnik Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Państwo przed telewizorami pewnie z niecierpliwością czekają na ten mecz. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Angulo. Popatrzmy, Górnik przed szansą. To musi być bramka. Koniuszkami palców. Troszeczkę zmienimy tutaj.
No, zdecydowanie zaniżyli poziom Ekstraklasy. To jest dla mnie nie, no, niedopuszczalna sprawa. Zagrywa w okolicy 9, ale Stankuczy teraz wyostrował to dośrodkowanie. Strzał na bramkę! Nie, nie będzie z tego bramki. Jesus Jimenez. No, tak jest, tak jest. Dobra, trzymaj się. No, dobra. No i za długo. Oj, tu jest spalony. O, brawo, Koju. Dobra, no, trzeba się obudzić, znowu wejdziemy w wewnętrz i dopiero będzie. No jak widzimy, ten uraz jest groźniejszy niż się wydawało. No i pewnie za moment zostanie zawodnik zmieniony. Już było to pytanie, no ze wszystkimi dobrze się dogaduje. Już nie mam jakiegoś jednego. No to o Jezu, co tu się zrobił? No i tak miało wyglądać. Ale Manuś, brawo Manuś. No ale no tutaj faule są, panie sędzie. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Mi się wydaje, że chyba jak w wersji brytyjskiej jest kupiona FIFA, no to, to chyba nie ma tam wpisanego języka polskiego. Ale tak mi się wydaje. Dobrze, to nam otwiera te przestrzenie. Nie ma takich rzeczy. Co mi się podała w Górniku? Dużo rzeczy naprawdę podała się w Górniku. Co, jedną taką rzeczą, którą mogę powiedzieć, to przede wszystkim to, że ma tak wspaniałych super kibiców, a druga rzecz to na pewno to, że ma tak bogatą historię, o której mało jaki klub w Polsce może pomarzyć tak naprawdę. Brawo, Paulus. Będzie chyba podawał. To może być wyrównanie. Nie, tak. Niedobrze, niedobrze. Jest 1-1. Rejs. No, może coś z tego będzie. Angulo. Zobaczymy, co teraz zrobi. To musi być gol. No, czekaj. Dana interwencja bramkarza, ale
Czemu ty się nie zmieniasz? Dobrze, teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Ale czemu taką dziurę ma tu w środku? Brawo, Michał. Angulo. Źle kryje, jest okazja. Piłka trafia. Gracza z pola. Nie, nie będzie z tego bramy. No czemu takie lagi ja mam? Ej. Złazić z neta. Mateusz Matras. Angulo. Nie. Nie, Jezusie, no i... Nie ma innej opcji. Niebezpieczne to było. O, jest czerwona. O. Nie mogło być innej decyzji. Dobra. No bez dyszki zagramy, no. Dyszki i tak nie miałem przez cały mecz, no to przynajmniej teraz będzie wiadomo. Pokazuje czerwoną kartkę. Absolutnie słuszna decyzja arbitra. Droga do bramki była już przecież pusta. Ładnie strzecił. Utrzymał piłkę po prostu. Dobra, ale my sobie poradzimy. Zobaczcie, jeszcze wygram to. Kurde, najgorzej ta czerwona. Spotykamy się po przerwie i właśnie Górnik Zabrze rozpoczął drugą połowę. No, ale lepiej jest. Nie możesz tak podać. Będzie okazja do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Jesus Jimenez. Jest okazja do strzału. No, czemu? Ja pierdzielę. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Popatrzmy, Górnik przed szansą. Czy będzie prowadzenie? Brawo. Ale zrobił robotę ten chłopak z 20. Jaki jest twój najlepszy piłkarz? Ale gdzie mój najlepszy piłkarz? Tu w grze, czy... W prawdziwym życiu mój idol. Mamy prowadzenie rywali Górnika Zabrze. Dobra decyzja. Ale... Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobre podanie. Nie, ja pierdzielę. No to już też. I to już też dużo razy mówiłem, że na hiszpańskich zawodnikach staram się gdzieś mniej więcej wzorować. W tym momencie Thiago Isco chyba najlepszy. Niedługo pozwolili przeciwnikowi cieszyć się prowadzeniem. Już z powrotem mamy remis. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Kolej.
celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Kamil Zapolnik. Jezus, Szymek nie może się tak odbić. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Do końca meczu jeszcze pół godziny. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Ja dobrze odczytał intencje rywala. No, mogą teraz skarżyć rywali. Dobre podanie za plecą. Był go paluszek. Brawo. Przed chwilą była szansa. Teraz trzeba budować atak od początku. No, co wy robicie? Zobaczmy, co zrobi. Ja pierdziele. Zdecyduje się na wrzutkę. Przedziera się teraz ze skrzydła. Będzie chyba podawał. Będzie podawał! Niezła okazja do kontry. Na piłkę, co z tego wyniku? No, dobra pozycja, by go środkowywać. Brawo, Paluszek! No, ja pierdniczę. Adam Ryczkowski. Niestety strata piłki. Mogą ich teraz skontrować. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Bolsztyński. Schodzi ze skrzydła do środka. Interwencja, ale grają dalej. Angulo. Ależ teraz luka na skrzydło. Może to jest szans, niż on rozbiera. No, no bez jaj, co to ma być. Tracą piłkę. Co teraz zrobi? Świetna obrona. Skuteczna interwencja i piłka wybita na rzut rożny. No to jest, panie sędzio. Będą szukać teraz okazji do kontry. Za wolno. Rywale zdążyli już się ustawić, ale są przy piłce. Co teraz myśli? Jest okazja do strzału. Bolsztyński. No to. Drugi mecz nam został. Ej. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Kamil Zapolnik, Adam Ryczkowski. Jest dobrze ustawiony. Znalazł się na czystej pozycji. Ładnie obronił ten strzał. Ale nie, pan Ryczkowski ranie musi dostać w drugim meczu. Granie wysokim pressingiem okazało się być receptą na sukces.
No ale panowie, co wy robicie, powiedzcie mi. No, podaj mu jeszcze po nogi. Niezła okazja do kontry. Angulo. Koniec spotkania. Oj, boli, boli ta dzisiejsza porażka, bo niestety w ten sposób trafi. Ricci, daj spokój. To jest jakby to powiedział były trener Lecha Poznań Cirkus. Ricci, Ricci. Moje korekty trzeba zrobić. Co, 10? O 10 zł gramy. To musisz zapytać Igora Angulo, bo ja ci na to pytanie niestety nie odpowiem, panie Andrzeju. Dokładnie, Rysiek, niech gra lepszy, albo ty. Dzisiejszy mecz komentować będą Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Szykuje nam się prawdziwy spektakl. Górnik Zabrze zbliży się z Górnikiem Zabrze. Ciekawe, Darku, jaki futbol dziś zobaczymy. Oby nie schowali się za podwójną gardą. A oto dzisiejsze ustawienie Górnika Zabrze. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. Spaluny. Trzeba było to kończyć. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Teraz szansa na prowadzenie. No, ale co to mi laguje? Ja pierdzielę, no. Zobaczmy co zrobi. Jest coraz bliżej bramki.
No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak, strata. Anku, genialny. No, czemu tam nie dziubniesz tego? Boże święty. Igor się nie bawi w takie gierki. Gra w poważne. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Co teraz zrobi? Mocne udane wejście. Piłka od piłka wychodzi. Zejdzie z internetu. Będziemy mieli rzut rożny. Mateusz Matras. Słabo wyszło do ratowania sytuacji. No. Jest niebezpiecznie pod bramką. Jesus Jimenez. Kurczę, co ty grasz? Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Adam Ryczkowski. No poruszek, chcę musisz go wyciąć. Ja tego nienawidzę, nie? Czytać gry i... No, że jestem. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była 100% sytuacja. Nie denerwujcie mnie. To jest ponownie. Angulo. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma sporo możliwości. Co teraz myśli? Ręka. Dlaczego z tej rąki? Mogą ich teraz skontrować. No! Paluszek! Ma piłkę, co teraz zrobi? W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Zobaczmy, co zrobi. Mamy strzał na prowadzenie. No, siekiera motka. I strzela ten anonimowy zawodnik z numerem 20. Górnik zawsze prowadzi w tym spotkaniu. Cieślak czy jakoś tak tam ma. Co to ma znaczyć? Mają teraz trochę miejsca. Angulo. No jak na razie nie powstrzymamy. Z której strony Adrian? Albo Michał. Michał, ty, Michał jest jak Pac-Man.
wszystko kasuje. Nie do tego. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. No i zaczynamy. Przed nami druga połowa spotkania, a rozpoczął Górnik Zabrze. Nikt teraz nie przeszkadza. Zastanawiam się, czemu oni nie umieją rzucić na chorągiewkę tam. Nigdy by rzucili. Nie! No. Brawo Nogi. Nogi to mi tutaj pucharę zrobił. Jeszcze się mieniesz. No, mater... Ja cię... To jest hit. Kieru, jakie ryci musisz? Co to ma znaczyć w ogóle? To ja to jestem streamerem, to do mnie powinno się tu, prawda, wspierać, a nie. Kurde, zobaczymy. Zobaczymy w klubie. Czemu ty, Gryszka, nie idziesz do przodu? Jezus Maria. Zobaczmy, co zrobi. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Ma sporo możliwości. Się ręce po co? Odebrał piłkę czysto, ładnie. Wychodzą do kontrataku. Co teraz zrobi? Tej szansy na kontratak. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. A
Adam Ryczkowski. Próbowali kontra, ale ciężko zdążył podbierać się do kontra. Na piłkę, co teraz robi? Cały czas biegnie z piłką. Pięknie go dostrzegł. No, nieudane wyśrodkowanie u Szybrownego. Ej, no ale no to jest fał, ty, co to ma być? Zobaczymy, co teraz zrobi. Czysto ładnie uda. Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Jezu, my się grać od tyłu nie boimy. Ale, Kamil. No, a to jest oparcie. Wasila na Napulos. Oj! Słyszymy gwizdy na trybunach. Kibice wyrażają niezadowolenie z wyniku i formy gospodarzy. Ich ulubieńcy grają dzisiaj zdecydowanie poniżej oczekiwań, a trudno to zmienić broniąc się. Trybuny chcą walki o każdy kawałek. Nie, coś zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Angulo? Angulo! Czy dojdzie do tego dostawanego badania? Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Adam Ryczkowski, Olsztyński. Będzie okazja do kontrataku. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak strata. Aj, panowie, dokładnie w środku. Znowu celne podanie tego zawodnika. Co teraz wymyśli? To może być bramka kontaktowa? Adam Ryczkowski. No ale takimi podaniami to się akcji. No, dobra. Czy lubię Nike'ego? Pomidor. O, dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki za wsparcie, mordeczki. No i co, Ryczek? I co? Gdzie jesteś, chłopie? No, ale się ona ma nech. Dzięki, Adam. Bardzo dobry mecz w twoim wykonaniu. Na farcie, ale jest wygrany. Tak jest, o to chodzi. Tak jest. Klusyka, tak, tak, klusyka, no. No, to nic. Dzięki panowie za wsparcie tutaj. Zapraszam was na kolejny mecz. Mine friend Dawid Kopacz będzie grał z BJ-kiem, także. Dzięki ciastek, ciastek. Dobra, trzymajcie się, dzięki jeszcze raz. Udało ci się!